Halo, halo widzowie, witam was w kolejnym odcinku oczywiście z Goticzka, słuchajcie, Kronik Myrtany Archolos. Możecie wpaść na Twitcha, tam podnymiamy. I o, nie ten przycisk. I co, widzowie, zwiedzamy dalej to kurwa gigantycznie ogromne, za duże, jebane miasto. Czy ja nawet nie wiem co tu się dzieje, tu jest za dużo postaci, za dużo misji, tu jest wszystkiego za dużo. W poprzednim odcinku mówiłem, że zastanawiam się co to jest kurczę ten Śliski Joe. Nie wiem, to jest jakaś ksywa chyba z jakiegoś filmu albo coś takiego. Ale googlowałem to i wygooglowałem co to jest Mokry Joe. Mokry John. Puszczanie wody, umywalki podczas defekacji albo osoby w pobliżu łazienki nie usłyszała odgłosu uderzania kału o taflę wody. Taką ciekawostką dzisiaj zaczynamy. Zaczynamy odcinek z Gotika. Jak zwykle ja w formie. Wiecie co zawsze jest w formie? Eksperci. W programach telewizyjnych. Oni są kurwa zawsze w formie. Co wejdę to nigdy kurwa ekspert nic nie wie. Jak to jest, że każdy ekspert telewizji nie ma kurwa zielonego pojęcia na tematy, na które się wypowiada? Jak to się dzieje? Trzech marynarzy, pracownia pisarska to kolejne miejsce, do którego się udamy, więc witam Hej, serdecznie. ty. Witaj w Trzech Marynarzach. Jak mogę Witam, ci witam. pomóc? Opowiedz mi o sobie. Jestem na jakimś przesłuchaniu, że mam o sobie opowiadać? Po prostu przybyłem niedawno na wyspę i... Tak, jesteś ciekawski. Jak wszyscy. Wiedz, że robię dla ciebie wyjątek, chłopcze. Na imię mi Wenzel. Jestem miejskim pisarzem. Piszesz księgi? Tylko jeśli dobrze mi za to zapłacą. Po prawdzie, to w ogóle nie lubię pisać. Ale inni mówią, że jakoś mi to wychodzi, więc się tym zajmuję. Obecnie pracuję nad jedną taką księgą, tylko wszystko wskazuje na to, że trochę mi na nią zejdzie. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Jak chcesz, to nauczę cię posługiwać się bronią do walki w zwarciu. Podczas swoich podróży musiałem sobie radzić i całkiem nieźle to opanowałem. Oczywiście lekcje o takiej jakości będą kosztować. Nie myśl sobie. Ucz mnie. Do roboty. Ciekawe, że pisarz będzie miał uczyć posługiwania się bronią. Tego się akurat nie Twoje spodziewałem. księgi są na sprzedaż? Ale rzeczywiście, mam też wiele ksiąg innych autorów. Skąd nazwa Trzej Marynarze? Razem z Arturem i Erwaldem służyłem kiedyś na Dumie Myrtany. Drugim co do wielkości galeonie królewskim. Pewnie dalej bylibyśmy marynarzami, gdyby nie bitwa o wschodni archipelag. Brałeś udział w tej bitwie? Ściślej mówiąc, masakrze. Ale tak, byłem tam. Jakimś cudem ją przetrwałem i dodryfowałem razem z moimi towarzyszami w pobliżu Archolos. Tam znaleźli nas i zabrali do portu rybacy. Musieliśmy znaleźć sobie jakieś zajęcie, więc wróciliśmy do naszych starych zawodów. Jeszcze sprzed pobytu w armii. Za resztę naszego ostatniego żołdu założyliśmy ten cech. Ale kom mi płonie, Niezła słyszę jak historia. działa. To prawda. I on się Może ją kręca, jak nawet kiedyś głośno. spiszę? Chcę zobaczyć twoje księgi. Proszę, rozejrzyj się. Poka. O! 200 golda. I on się kręca. 200 golda? Poczekaj. No, to są fajne na pewno księgi. Chętnie bym je przeczytał. Krąg pierwszy, magiczne winnice, tego, przewodnik, wszystko fajne. Tylko ja na to 200 golda wydam, łącznie to nawet z 500 golda, więc ja podziękuję. Na razie chciałbym zobaczyć na misję pod dny. I zobaczyć Gambit Królewski. Okazuje się, że zależy, by otrzymał poradnik, a co do o co w tym czy coś ważne, żeby skierował mnie na dobry tor. Podręcznik może mieć któryś z magów wody. Więc jeszcze bym go nie kupował, tylko udał się do magów wody, bo tam może dostanę ten podręcznik za darmo, albo coś pożyczą, mimo że taniej sprzedają. Dobra, czytajcie sobie to. Ja tego nie czytam z tego względu. Czasem może jak na odcinek zobaczę. Chętnie bym to poczytał, ale no ja wiem, że też odcinki trzeba jakoś prowadzić. Tak już dosyć Ej, te ty! postacie gadają długo, żeby połowa usnęła, więc Co powinienem zrobić, chciałbym by jeszcze ja zostać czytał każdy obywatelem tekst, to miasta?
Wydawaniem odpowiednich dokumentów zajmuje się Matej. Jego biuro znajduje się przy placu targowym. Rozpoznasz je po wielkiej kolejce. Dobra, to wiem. Coś o kanałach? Musisz mieć cholernie dobry powód, żeby się tam wybierać. Większość mieszkańców, którzy się tam zapuścili, nie wrócili z powrotem. Okej. Co słychać? Męczy mnie ta wojna. Zablokowany handel morski odbija się na wszystkim. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, co kiedyś można było kupić na placu targowym. No pewnie nie zdaję. Idziemy dalej, kontynuujemy. Ja już mnie tak wstrzymałem, jak oni tyle gadają. Słuchajcie, ja już tu od 2 godzin siedzę i oni tylko pierdolą coś o jakieś dialogi. Ja bym chciał już coś porobić i chcę pogadać. O, chciałbym kątaczka? Nie, może nie, odpuszczę, już spadam. Ty, a ja mam trika, ale mam trika, pa, pa, widzowie. I mamy do ranka, pa. Dajemy. Klikam X. O! Nie ma sprawy. Jo, się krymca, ja myślałem... Myślałem, że mój plan opierdolenia kufra wyjdzie. Zazwyczaj wychodzi. Cześć tam, widzowie. Nie wiem, co tu się dzieje, nie wiem, co to jest. Nie wiem, jak to miasto jest, kurwa, za duże. Co to się dzieje tu, co to jest? Gdzie my jesteśmy? Kim trzeba porozmawiać, żeby dostać, kurwa, jakąkolwiek lepszą zbroję, którą bym chciał, kurwa, przywdziać na siebie. Strażnik miejski, no nie. Mogę tu wejść, czy też mnie wypierdolicie stąd? Witam. Strażnik miejski, nie. I wy tu mieszkacie, tak? Rozumiem. O! Tren bagietnego ziela? No co nie wezmę, jak wezmę? Zostawili sobie na później. Rozumiem. Oj, strażnicy miejscy. Niby tak w porządku pilnują. Urych. Witam. Kim jesteś? Nazywam się Urych i jestem kucharzem. Nie da się pełnić warty z pustym brzuchem. Dbam więc o to, by na naszych strażników każdego dnia czekał pyszny i wartościowy posiłek. Mhm. Co to za miejsce? Chłopcy lubią nazywać je kuchnią Urycha, ale tak naprawdę to po prostu kantyna. Właśnie tutaj strażnicy mogą odpocząć po swojej warcie. Zjeść talerz ciepłej zupy, czy orzeźwić się kuflem zimnego piwa. Zajmujesz się też zaopatrzeniem? Mam dość roboty z samym gotowaniem. Zakupem prowiantu i składników zajmuje się Lenard. Czuję, że to będzie misja. Czy mogę dostać coś do jedzenia? Jakieś przynieść coś. Przykro mi, ale przygotowuję posiłki tylko naszym chłopcom. Misja? Bez misji. Coś mnie ostatnio, kurwa, przeczucie zawodzi. Mam jakieś ciągle takie przeczucie czegoś i ona jest do pizdy. Nie działa. Zazwyczaj ja miałem zajebiste przeczucie, jak coś czułem, to tak było. A teraz coś mnie tu kwasi, przeczucie. Niedobrze. Jest to tak zwana informacja niedobra. Mamy posąg Inosa, ja bym się chętnie pomodlił i oddał mu pitongu. Słuchaj, pomodlę się i stoż dużo, otaż mam zapłacić. Poczekaj, najpierw zapisz. Najpierw zapiszemy, bo trochę się boję, że nic z tego nie będzie. Dobra, zobaczymy, czy Inos oddaje. Oddaje i to jeszcze jak? Jeszcze mi uleczy? Dobra, warto to, jakbym ja wiedział, że jak ja zapłacę, to on mi randomowe rzeczy zwiększy. Ile mam teraz w ogóle punktów trafień? Punkty nauki, doświadczenie, rozdział... TPZ to są punkty trafień? Możliwe. To jeżeli o 10 mi zwiększył, to niedużo. Ale zawsze coś. Po 10, mój po 10, tylko że ja 100 zł za to zapłaciłem. Kurwa, to dużo trochę. Ale chyba było warto tak czy siak. Patrzę jeszcze za czymś ciekawym, jakimś mieszkiem pierwszym albo czymś. O, kufer. O, dobrze, jak coś ciekawego, tylko coś czuję, że mogę mnie tu złapać niestety. A tutaj? Tutaj nic. No ten kufer to ja bym z chęcią... pomógłbym mu otworzyć, tak? Gdzie?
na świat, panie Kufrze. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Świetnie. Smażone mięso, no nie jest to... Chyba więcej zapłaciłem, kurwa, za wytrychy, żeby to otworzyć, ale już trudno. Fajna muzyczka się tu zmieni. Słyszycie muzyczkę? Już nie ma, ale te bębny, jakby jak wchodzisz do specyficznych lokalizacji, to specyficzne rzeczy się odpalają, muzyczki. Fajne. To akurat mi się podoba. I zaczyna się zżywać z tymi muzyczkami, już słyszę, już wiem, gdzie jestem. Bo o, ktoś tu miecza wyciągnął, ktoś wkurwiony chyba jest, że mu pochodzę po domu. Tak? Nie, ktoś tu coś bije, słyszę to. Ty! Wynoś się! A kto ty? Będę cię więc musiał wyrzucić. No przecież... No. Czego ty tam szukałeś? Jaki kurwa alarm? Ty się ogłupiał na łeb? O co chodzi? To on mnie gonił z tym mieczem jebaniec? I co, teraz wszyscy chcą mnie pobić czy nie? Halo? No ty kurwo, gdzie ty jesteś? Ale nie dał mi czasu na reakcję, kurwa. Od razu mnie wypierdolił z domu i... No ale... No, zbieraj się stąd. Co ty tu kurwa stoisz i pilnujesz? Nie rozumiem. Ej, on tu stał, a ja go nie widziałem? Co tu się stało? Nazywam się Winston. Jestem dowódcą oddziału szermierzy w Straży Miejskiej. Masz do mnie jakąś sprawę? No kurwa, nerka mnie teraz boli przez siebie. Słychać? Straż to najlepsza opcja dla każdego młodzieńca, który chce uczciwie zarabiać na życie i jednocześnie pomagać społeczeństwu. Tak. Policja najlepsza. Wiadomo, ten, że powstał oddział do ścigania ludzi, co wyzywają policję. A pierdolę. Ta Polska zajebana, to jest jakiś żart. Dobra, witam serdecznie. Ale. Jak ci się podoba w straży? Nie podoba. Mieli porządnie karmić, dać dach nad głową i płacić porządny żołd. I co? Jedzenie paskudne, pokoje współdzielone, żołd taki, że ledwo na jedno piwo dziennie wystarcza. Dobrze ojciec mówił, trzeba było iść na czeladnika. A tak w ogóle to, komu się zwierzam? Jestem Marvin. Sal, świeżo upieczony strażnik. Dlaczego nie zostałeś niczyim czeladnikiem? Wolałem się uganiać za panienkami i trafiłem przy tym na niezłą harpię. Tyle w temacie. Okej. No to jak tyle, to tyle. Kim ty jesteś? Lenard. Hej, czym się tutaj zajmujesz? Jestem kwatermistrzem. Mistrzem... czego? Po prostu dbam o porządek w wyposażeniu strażników. Sporządzam spisy ekwipunku, sprawdzam jego jakość, przedzielam go strażnikom, porządkuję go w skrzyniach i, rzecz jasna, przygotowuję kwatery. Jeśli to wszystko, chłopcze, to muszę wracać do pracy. Te dokumenty same się nie uporządkują. Okej, okay. Witaj, przychodzę w interesach. Witaj, przychodzę w interesach. Może coś nam sprzeda fajnego. W interesach? A jaki ty możesz mieć do mnie interes? Działam w imieniu Tomasa, piwowara. O. Chciałby złożyć Straży Miejskiej korzystną propozycję. A jaki straż miejska może mieć interes z właścicielem browaru? Myślisz, że mamy tutaj samych ochlapusów? Oczywiście, że nie. Może najpierw spróbujesz nowego piwa Tomasa. Sam opracował recepturę. Proszę. Mroczny paladyn. Mocne. Cholera, dobre. No dobra, o jakich interesach mówiłeś? Każdy musi się czasem rozluźnić. Każdemu należy się odrobina rozrywki. Jak chłopcy napiją się w koszarach, to nie przyniosą wstydu na ulicy. Ale kurwa mądrze. Myślisz, że pozwalamy strażnikom się upijać? Spokojnie, nie to miałem na myśli. Ech, młodzi. Dobra, masz jeszcze jedną butelkę tego piwa? Dostałem 6 butelek i 6 gości, z którymi muszę pogadać, więc nie mam. Niedobrze. Przemyślę to i w razie czego sam pogadamy z Tomasem. Żegnam. Okej. Okay. Potrzebuję wyposażenia. Masz coś na sprzedaż? Przykro mi, tylko dla strażników. Szkoda.
Co nowego? Jeszcze tylko przejrzę parę tych skrzyń i czeka mnie zimne, orzeźwiające piwko. Chcesz mi tu śmierdzić tak zwaną, kurwa, hipokryzją. Ty mat, że ja tu ci biegam? Czy nie mat? Bo ty, kurwa, tyle skrzyn, on nie mat? Szybko zapisujemy, zanim tu przyjdzie. Nie chciał mi dać zbroi, to sam sobie wezmę. Dawidza. Widzowie, teraz się zorientowałem, że po co ja biorę ten materiał, wrzucam go do doby premiery, jak mógłbym po prostu klikać dwa przyciski i w momencie, kiedy nie mówię, to bym po prostu wycinał jak teraz. Kurwa, to jest 300 IQ. Po co to wszystko montować, jak można montować na żywo? Ty. Dobra, otwieramy te kufry. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, wszystko. Uuu, a nie, to chujowe, korot eliksir. Najgorszy, który mógł być. Wolałbym jakiś inny. Znaczy, najgorszy może nie, ale... W sensie nawet mikstura lecznicza już by była lepsza. Dobra. Stara kusza jesionowa, no to zawsze 20 golda za to dostaniemy. Ej, ty! Co ty tu robisz? Kurwa, chuj, nic nie robię. Szybko. Lewo, 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 prawo, lewo, 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 prawo, lewo, lewo. Wszystko. Co tu jest? Kusza treningowa do dupy, kiepski krótszy mięż, kołsan bełtów. Liczyłem na jakąś kurwa zajebistą zbroję albo coś takiego. Potrzebuję zbroi albo łuku. Nawet łuku nie potrzebuję, bo mam nad chyba że jakiś lepszy. Ja co tam robiłem? No co siedzi? Może piwko się napij. O, mieczyk. No ale to już nie ukradnę, bo mnie na pach przyłapie. Co tu się dzieje? Korum. Możesz mnie uzdrowić? Przykro mi, chłopcze, ale mam czas tylko dla strażników lub mieszkańców tego miasta. Okej. Oddawaj mi leczenie, sam się wyleczę. Mogę tam wejść? Nie będziesz zły? Nie, no ty chyba gitem jesteś. Ale nie ma tu nic ciekawego w sumie. Idziemy dalej. Tutaj coś ciekawego znajdziemy, chyba nie. Idziemy na drugą stronę? Z tym gościem gadałem, tam na górę nie mogę się udać, bo on tu kurwa pilnuje chyba tych schodych. Czy ja go wcześniej nie zauważyłem, czy ja byłem ślepy, czy on się po prostu naprawdę nie zrespił, albo coś takiego. Nie wiem. Dziwne, że aż tego pilnuje. To i na schodach. Może go nie zauważyłem. Może to jestem ślepy. Istnieje taka spora szansa. Czym się ty zajmujesz, co? Jak służba? Powiem ci, nie narzekam. Nawet mimo ciągłych wart i wysłuchiwania skarg, które tak naprawdę latają mi koło dupy. Nie zdarzyło ci się jeszcze nic ciekawszego? Nie, nic a nic. Czemu pytasz? A gdyby na przykład jakiś napity klient karczmy stał się agresywny? Też by ci to latało? Nie, takie coś to nie. Najpierw dostałby pięścią przez łeb, a potem sru na zewnątrz. Przykładowo, oczywiście. I tyle? A co jeszcze? Prawa miałbym mu odczytać? Przecież i tak nic by do niego nie trafiło. Co u ciebie? Wszystko w porządku. Dołączenie do straży było jedną z najlepszych decyzji w moim życiu. Nasza opinia wśród mieszkańców jest całkowicie niezasłużona. Mhm. No tak, racja. Jakiś dzisiaj mało, kurwa, śmieszny jestem. Mówię, serio, takie rozmowy i dialogi mnie tak przymulają, że mi się nic, kurwa, nie chce robić, jak oni tyle gadają. Przecież ani mi się nie chce polować, biegać, chodzić, nic mi się, kurwa, nie chce robić. Dobra, biorę ten kufer, tylko najpierw zapiszę gierkę, bo chyba ostatni save był dość daleko. Dobra, kradniemy kufra. Prawo, 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 prawo. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, lewo. Świetnie. Ten dźwięk miecza mi się kurwa bardzo nie podoba, więc szybko, ewakuacja. Czym te bełty spoko, bo fajnie, że te bełty można na strzały przerabiać, to spoko. I co? To już powiedział co wiedział, kurwa. Ale sobie ciekawostkę dodał, ty. Szal, czy ja z tą gadałem? Chyba było gadane. A ty? Oktaw. Brzmi jak szef. Przyszedłem odebrać nagrodę za przestępcę. Okej, okay, fajnie wiedzieć, że tutaj się odbiera nagrodę za przestępcę. Co słychać? Nie mam czasu na plotki, chłopcze. Jestem na służbie. Świetnie, Tarzy pogadał, powiedział co wiedział.
Tu jest Mieszek? Mieszek? Chyba nie ma Mieszka. Idę tutaj. I ja cię kręcę, jaka to jest wielka, jak to jest ogromna kurwa mapa. Logar. Co tu się dzieje? Czym się zajmujesz? Tym, czym każdy strażnik, no może z różnicą, że ciągle dostaje warty przy więzieniu. Od przebywania z tymi szumowinami można oszaleć. No ale co zrobisz? Okej. Okay. O, dawaj Mieszka. Trzeba pamiętać ich okradać, zawsze to postać Golda. Znaczy, żeby nie było, ja jestem mega zajarany, że to jest takie wielkie, że to jest tyle postaci, że każda postać może sobie porozmawiać, że tyle będzie misji i tyle będziemy grali. Tylko jak nagrywam odcinek, to lepiej, jeżeli gra jest skondensowana w dużej ilości emocji, a nie rozsiana w takim takiej formacie, że sobie chodzę i sobie to kurwa koniec. Jakbym ja się boję, że się zbuguję, ale o, za daleko. A dałoby się tak? Nie. Dobrze. A tu? Tu jest na przykład blisko. Bugować i tam wejść przez ścianę. Ja tylko testuję gierkę, wiadomo. Beta tester. Ty, ja tu szumowiny miałem być w tym więzieniu, a tu kurwa nikogo nie ma. Gujdo, o jest coś. Tyle. Nic więcej nie mam ci do powiedzenia. Dobra, jest coś w więzieniu. Witam serdecznie. Co słychać? Gdybym mógł cofnąć czas, dołączyłbym do najemników. Wyglądają na porządnych gości. Aha, wszystko? A czyli są jeszcze najemnicy? O kurwa. Widzowie, to będzie najdłuższa seria na tym kanale, na bank. W sensie, ja widziałem ile seria z tego, z Fallouta miała. Ona chyba kurwa z 50 odcinków ta seria, po 40-minutowe odcinki. Masa, potężna seria. Ale coś czuję, że kurwa ten Gothic przebije tą serię. Z jednej strony bardzo się cieszę, a z drugiej strony kurwa nie wiem czy to dobrze. Nie no fajnie, bo widzę, że oglądacie, widzę, że jest zainteresowanie. Są wyszukiwane frazy, jest to świeża gierka, jest premierka, więc jeśli chodzi o to, to akurat jest kof. Dzisiaj nie jestem kurwa w formie, muszę coś zrobić. Jakieś, nie wiem, przysiady kurwa, pajacyki. Ja jestem pajacem, ale pajacyki, ciśnienie podniosę, śluga zajarać. Może to jest to? Chociaż właśnie staram się nie palić, mnie zaraz coś rozkurwi. Jak się mają sprawy? Sytuacja jest na tyle stabilna, na ile może być w obecnych czasach. Nie ma powodu do obaw. A ten olejek smakuje jak gówno. Nazywam się Roderich i jestem dowódcą straży. Albo w mieście. Przypalił im żałę. Dodatkowo zasiadam w Radzie Miejskiej Gubernatora. W ogóle to nie polecam, jak coś, jak chce. O, dużo gadania. Powiesz mi coś o straży? Nie polecam, jak chcecie kupić sobie iJusta, to nie polecam. To pizny. Pojawieniem się. Kiedyś może był spoko, ale... Nie będę cię jednak zanudzał datami i wszystkimi historycznymi szczegółami. Coś widzowie. W pozostałych częściach królestwa zajmujemy się pilnowaniem porządku, wprowadzaniem królewskich edyktów i bronieniem wyspy w razie ataku najeźdźcy. Nie, chyba nie jest przypalone. To, straszna Archolos, to podział na elitarne jednostki szermierzy i to nie wiem, to olejek chyba tradycja chujowy. Ta została wiele lat temu porzucona ze względu na braki w wyposażeniu i szkoleniu, ale intensywnie pracuję nad tym, by ją przywrócić. Czyli to ty rządzisz w mieście, tak? Do tego mi daleko, chłopcze. Jestem dowódcą straży, ale podobnie jak inni członkowie Rady Miejskiej odpowiadam przed gubernatorem Morrisem. To właśnie on jest bezpośrednio gubernator Morris władzy królewskiej na Archolos. Razem z pozostałymi członkami rady zajmują się ustalaniem nowych przepisów w skarbce miasta oraz wszelką biurokracją. Czekajcie, telefon mi padnie. A on nie może mi padać. Zarządzanie tak wielką wyspą to ogrom pracy i jeszcze większa odpowiedzialność. Ja mam widzowy zepsuty telefon i jak on już padnie, tak kurwa nie odpalę. A będę musiał go rozmontowywać i dopiero wtedy go odpalę tam kurwa igłą. Król Robert II to dobry władca. Ale znowu kupiłem, tylko czekam aż przyjedzie. W wojnie z tymi przeklętymi orkami. Wielu ludzi przeklina go. A przez to także i nas, strażników, za te wszystkie surowe prawa oraz podatki. Ale powiem ci jedno. Gdyby nie te poświęcenia, Myrtana mogłaby już dawno nie istnieć. Zwycięstwo wymaga wytrwałości. Jak się mają sprawy? Sytuacja jest na tyle stabilna, na ile może być w obecnych czasach. Nie ma powodu do obaw.
Dobra. Ciśnienie podwyższone, szansa na zawał serca wzrosła 20%. Lecimy. Same pozytywy. Lecimy, lecimy. Dobra, teraz trzeba coś, kurwa, podgrzać. Ciśnienia, ale... O kurwa! Jak ja chyba zaraz na zawał padnę. Dawaj te złote świetniki. Wino. Winogrona. Dawaj. To śmieszne jest to, że jak kliknę X, to on mi powie, co tu robisz? Jak nie kliknę, to mam wyjebane, że tu chodzę. Dziwne to jest. Miasto w ogniu, tom trzeci. Mówię, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, choć jeszcze nie tak dawno szukałem powodu, by przymknąć tego gówniarza. Dobra, przeczytajcie to sobie. Ja sobie może to poczytam poza odcinkiem, w sensie zobaczę sobie swój odcinek i przeczytam, co tam było napisane. I może najwyżej w następnym odcinku wam będę streszczał albo coś takiego. Ale no nie będę tego czytać na odcinku, bo nie każdy ma ochotę na czytanie jakichś takich durnych opowiadań. Ktoś to chce na pewno poznać gierkę tak w 100%. Jest zafascynowany. Dlatego zawsze wam klikam i w razie czego może, każdy z was może sobie zatrzymać odcinek i przeczytać. Dobra, jak nie widzisz, że biorę, to biorę. Strażnik Sambor. Jak życie? Cisza, spokój i porządek. Ale wcale mnie to nie dziwi. Gdy strażnik Sambor pilnuje miasta, zwidy wszelakiej maści dają dyla po dziurach jak chrząszcze. Okej. Rozumiem. Tu będzie coś ciekawego. Nie, tu już jest chyba przejście. Sorry, widziałem. Przejście dalej. Ja bym chciał do tej dzielnicy portowej. Ja do dzielnicy portowej, bo tam musimy, tam mamy główną misję fabularną, więc ja bym się, chociaż z drugiej strony przecież tu po prawo też Zadyma Fest jest. Przecież tu tyle rzeczy jest po prawo też. A nie, to jest chyba w ogóle stare miasto już. Kurwa, widzowie, nie wiem, gdzie on iść. Idziemy przez siebie może. Może zaryzykujmy i po prostu... Przecież ja i tak nie wiem, gdzie on iść. To co za zaznaczenie? Idę prosto. Nic się chyba nie stanie, jak pójdę prosto. Tutaj, w tą stronę? Nie, w tą się będziemy cofać, czyli na pewno w drugą musimy się udać. Ale może tu kogoś spotkamy. Obywatel, obywatelka, ogrodnik, obywatel... Obywatel. Tutaj na górę, tędy w teorii stamtąd mogliśmy przyjść. Tu jest górne miasto, tak? Stare miasto. Nie ma przejścia. Jasne. To jest górne miasto. Górne miasto było w Gothiku, to jest stare miasto. Obywatel, tu coś się dzieje? Czy to twój dom jest? Mądra decyzja. Czyli twój dom, rozumiem. Dobrze idę? Mapa, szybko. Cyk. Dobrze, po prawo widzę, mamy coś od jakiegoś chłopa od alchemii. Git. Czy my potrzebujemy alchemicznych rzeczy? Nie, ale czy może nam dać... O, Feda. Witaj w siostrzanym kociołku. Czego potrzebujesz? Siostrzany kociołek. Kurwa, to wygląda tak Harry Potterowo. Co to za miejsce? Siostrzany kociołek to apteka, którą wraz z moją starszą siostrą Ramchą. Na imię mi Fatha i zajmuje się sprzedażą naszych specyfików. Jeśli potrzebujesz rady w wyborze konkretnego preparatu, daj mi znać. A jeśli jesteś zdecydowany, co chcesz kupić, zapraszam do przejrzenia naszej oferty produktów. Rozumiem. Nie jesteście stąd, prawda? Zgaduję, że zdradził mnie mój wygląd i akcent. Tak jakby. 6 lat temu przybyłyśmy tu z Zandir Sol, jednej z południowych wysp. Przyznaję, z początku nie było łatwo, a mieszkańcy nie patrzyli na nas przychylnym okiem, ale dzięki temu, że miałyśmy fach w ręku, i to, co by nie mówić, cenny fach, ludzie w końcu zaczęli nas traktować z szacunkiem. Od tamtej pory prowadzimy tę aptekę i na brak klientów nie możemy narzekać. Mogłabyś nauczyć mnie alchemii? Mogłabym pokazać ci podstawy, ale jeśli szukasz prawdziwej nauczycielki, porozmawiaj z Ramchą. Ona tu jest wirtuozką zielarstwa. Ja też. Co masz na sprzedaż? Mamy zioła, eliksiry i specyfiki lecznicze. Pokaż, coś tu jest masz ciekawego? Nie. Nasiona rdestu polnego, są tu jakieś rzeczy, widzę. Nasiona ognistego korzenia, a to ciekawe. I działanie jest podobne do właściwości dorosłej, często używane przez alchemików. A. Okej. Co słychać? Nie mam czasu. Myślałem, że będziemy mogli na przykład hodować. To było fajne. Fajnie by było coś sobie pohodować. I od się kręcę, jak ja bym sobie coś pohodował w Gothiku.
owca, albo coś takiego przyziemnego. Ja lubię takie kurwa przyziemne rzeczy. Dlatego ta gra mnie trochę jara, bo to są takie coś Marvin jest kurwa ani nie jest dobry w nic, ani jest specjalny, ani nie jest bezimiennym. Jest kurwa se Bobem. Marvin to se Marvin, Bob. I se chodzimy i wypełniamy jakieś głupie misje i podoba mi się to. Kim jesteś? Jestem Ramha, aptekarka. A ty właśnie jesteś w mojej pracowni. Mam nadzieję, że to coś pilnego. Proste, że... Fatha twierdzi, że tak, mogłabyś jednak nauczyć mnie alchemii. Nie wiem, co moja siostra ci nagadała, ale nie mam teraz czasu na zabawę w nauczyciela. O, misja. Mam pełno zleceń na głowie. Żebym poświęciła ci czas, musiałbyś zapłacić na tyle dużo, żeby zrekompensować mi straty. Misja? Czyli brak misji. Mówili, że porywamy się z motyką na słońce, próbując rozkręcić tu interes. Czasem jednak ryzyko popłaca. Proste, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, witowy. Albo też nie ma złamanego karku. Zależy, w co ryzykujesz, wiadomo. No ale takie powiedzenie z dzieciństwa zawsze było moje. Później się kurwa zdziedziałem już. I co? I już nic nie robię ekstremalnego. Siedzę i gram w gry komputerowe. Kiedyś to było, widzowie. Kiedyś to było. Tu co się znajduje przed nami? Co to jest? To jest przejście dalej. A, to jest przejście do dzielnicy portowej. Spoko. Idziemy jeszcze zobaczyć, co tu się dzieje. Ja już powoli zaczynam ogarniać, co się dzieje w tym mieście. O co śpię? Co grasz? Zremiksowaną wersję tego, muzyczki z Gothica. Ale na remiksie, na wypasie. Dobra. Tu coś znajdę? Butelki wody? Nie. Czyli nic, to jakieś zaplecze tego gin, ale to mogę sobie brać te giny? Ja się zawsze boję, bo ja bym chciał zapisywać co 5 sekund, ale tu mnie zaraz kurwa ktoś znajdzie i co? Obywatel i będę miał przejebane bez zapisów. Będę musiał przechodzić od nowa. I nigdy nie chcę. Ty, a gdzie ja w ogóle jestem? Ty, a tu tyle kufrów i co? Ja mam to nigdy, może mi powiesz, że nie otworzyć mam to. Oczywiście, że otwieram. Zapisuję tą grę i otwieram jednak. Dobra. Nie wiem, czy mam pokazywać, jak otwieram zawsze kufry, czy nie pokazywać. Ja już nie wiem, bo ja jestem kurwa kufrowym baronem, ty. O, i ty... Przydałoby się parę wytrychów. Nie, wcytuję grę. Nie może być tak, że ja nie mam wytrycha, żeby otworzyć te kufry. A co, jeżeli tam były super zajebiste rzeczy? Muszę je mieć. My precious. Jakoś tak się mówiło, ale to chyba było cringe'owe. A z drugiej strony to tak można powiedzieć do aktorów na przykład, bo oni odkrywają rolę. Też są cringe'owi. Wtedy oni są cringe'owi. Czyli rola, którą odkrywają, ale na tym to polega. Czasem musisz odegrać kurwa cringe'ową rolę, no nie? Kurwa, dobre pytanie, bo jak na przykład widzę RP, jak gram w GTA RP, ktoś gra jakąś dziwną postać, to mnie czasem kurwa skręca. Ale z drugiej strony, no przecież oni kurwa są aktorami, odgrywają rolę, no nie? No, wyjątkowo cringe'ową. Okej. Okay. Ale jednak rolę. Prawo. Okej. Okay. Okej, okay, gówno. Mamy jeden wytrych. Warto by było go nie zmarnować. Lewo. Prawo. Kurwa. Lewo. Dobra, prawie zgadłem. Oddały wytrychy. Dobra, idziemy na górę, zobaczymy. Witam serdecznie. Tu kurwa jest w tym domu? Chyba nikt tu nie mieszka. Region na książki. Błotniak, przemierzający bagniste tereny. Spoko, jak chcecie to sobie przeczytajcie klasycznie. Złoty puchar jest mój. Tutaj widzę złoty talerz też jest mój, nie wiem czy wiesz, ale ja już wiem, że jest mój. Chociaż może być ciężko, widzę. O, no i wszystko. Dla chcącego nic trudnego, widzowie. Tutaj góra jeszcze, ktoś tu mieszka. O kurwa, co się dzieje? Ej. Co tu się kurwa odjebało? Co tu się dzieje kurwa? Co? Halo, zadyma wreszcie, podoba mi się to. Ale o co chodzi? Co tu się kurwa stało? Nic tu nie ma.
Ale niespodziewana niespodzianka, no. Niespodzianka należąca do typu niespodzianek niespodziewanych, no. Coś ty kurwa zrobił, ty. Szczurołap. Wszystko w porządku? Dzięki za ratunek. Nie wiem, jak długo bym tutaj jeszcze wytrzymał. Co się stało? Skąd tutaj tyle szczurów? Zwykle radzę sobie ze szczurami całkiem nieźle, ale pewien kupiec zaoferował mi magiczny instrument, dzięki któremu szczury miały się mnie słuchać. Gdy próbowałem jego działania, to okazało się, że dźwięk instrumentu nie tylko rozjuszył gryzonie, ale też zwabił pozostałe z całej okolicy. W ostatniej chwili udało mi się wskoczyć na podwyższenie, ale zablokowałem mi drogę ucieczki. Gdyby nie ty, pewnie zjadłyby mnie żywcem. A nagroda? A nagroda? Nie mam złota przy sobie, bo żyję od wypłaty do wypłaty, ale weź to. Co prawda jest bezużyteczny, ale może uda ci magiczny się strzelać instrument. Ale jakbyś go wetknął temu kłamliwemu Hugh. Magiczny flet, poka. Na mojego fleta mówią tak samo. Pokaż tego magicznego fleta. Mogę na nim zagrać? Flet, który otrzymałem od Szurowa, twierdzi, że otrzymał go od Hugo. Mogę na nim zagrać chyba, tak? W sensie mogę go jakiś, jakiś sposób użyć. Okej. Okay. Ciekawe, czy coś robi. Może faktycznie na przykład zwabia okoliczne zwierzynę do ciebie. To było zajebiste. Bez git by było. Dobra, zdążyłem mu ukraść kufry. Więc faktycznie nagroda już i tak została odebrana tutaj. Gdyby nie był tam do góry, to pewnie by tych kufrów pilnował i mu nie zdążył ukraść. Zakład płatnerski, czyli tutaj się wykonuje jebane zbroje. Płatnerzu, witam. Jestem płatnerzem. A to mój skromny warsztat. Jeśli widzisz w mieście kogoś w czymkolwiek, co zapewnia choć trochę ochrony, to z pewnością przewinęło się to przez moje ręce. A teraz powiedz, w czym mogę ci pomóc? Sprzedaję pancerze, ale zajmuję się też ich ulepszaniem. We wszystkim. Ulepszanie pancerzy? Większość pancerzy tworzona jest tak, by pasować na każdego. Ja zajmuję się tym, żeby dokładnie dopasować wszystkie elementy i dołożyć dodatkowe wzmocnienie. Okej, okay, to w ogóle ciekawa mechanika, nie wiedziałem. Nie tylko wygodniej jest się w nim poruszać, okay, ale zapewnia też więcej ochrony. Oczywiście nie z każdym pancerzem da się to zrobić. To fajne jest. Po prostu pokaż, co masz, a ja powiem, co możemy zrobić, czego będziemy potrzebować i ile będzie to kosztować. Zajebiste, ja pierdolę. Co? Co? Plus 7 do wszystkiego i... płacę tylko 150 sztuk złota? Pokaż, co masz w ogóle. Skorupa kraba. Płyty pancerza pełzacza, klasyka. Łupka żelazna, okej. Okay. Młotek, spoko. Kup pancerz. Wreszcie, kurwa, strój kolczy. To ja bym chciał, oczywiście, że chciałbym strój kolczy, prawda? Ochrona przed obuchami, strzałami, ostrzałami. Czym się ostrzałami, a strzałami się czymś różni? No nieważne, no. 50, a nie, to jest lepszy nawet. Czemu to jest lepszy? Pancerz i kosztuje mniej. A nie, ostrzałami kosztuje... Nie, tylko ma kurwa, nie wiem, który pancerz kupić. Strój myśliwski. Czemu strój myśliwski tyle kosztuje? Który pancerz jest najlepszy, ty? Strój kolczasty wygląda jak najlepszy pancerz, ale skórzany pancerz... Ty, ja mam przecież skórzany pancerz. Tak? No mam skórzany pancerz, to on mi go jest w stanie jakby ulepszyć aż do tego poziomu na... Jakby... Nie wiem, co z tym zrobię. Na pewno wiem, że w następnym odcinku będziemy zadupcać nowej zbroi widzowej, ale no nie będę teraz przez... że mam 39 minut odcinka, ja bym chciał jeszcze to miasto dokończyć, więc nie będziemy teraz się tym zajmować. Możesz. Pytam go jeszcze, czy możemy nas czegoś nauczyć. Że wygryziesz mnie z tego interesu? Nie dzielę się moją wiedzą, ani nie szukam żadnego czeladnika. No to sadek. Tyle. Ja się mogę nauczyć też wytwarzać te pancerze. Ty, może tak by było rozsądnie, bo ja w sumie chodzę i mówię, ja chcę pancerza, ale to żeby szybciej było wrócić kurwa do tamtego miasta i się nauczyć wytwarzać te jebane pancerze. Okej, muszę w ogóle ogarnąć, o co chodzi w tej mechanice i tak dalej. Szybko, kufer, no jak za daleko, kradnij, prawo.
lewo, o co chodzi z tą mechaniką, które warto jest inwestować, jak w zbroję i tak dalej, i wtedy będziemy na tej podstawie w jakiś sposób wywnioskuję, czy warto jest ulepszyć, czy warto jest kupić nowy i coś zobaczymy na pewno w kolejnym odcinku. No i wszystko, kurwa, wytrychy potrzebuję. Nie będę wczytywać 1000 razy, zresztą zapis mam, kurwa, z pół godziny wcześniej. Ty masz wytrychy? Nie, ty na... Co się dzieje? No i wszystko w porządku, co się dzieje? Mam dużo spraw. No. Co tak biegasz, ty? Kurwa, jakby się paliło, chłopie. Człowiek spieszy się, diabeł cieszy, wiadomo. Spokojnie. Chillera. Dobra, kurwa, już się zgubiłem. Stąd chyba wychodziliśmy jakoś, nie? Czyli idziemy tu w lewo, dobra, dobra. Zobaczmy, co tu się dzieje, witam. Ty czym się zajmujesz? Halo. Czym się zajmujesz? Witam, handlarz. Handlarzujesz rzeczami, tak? Czy masz coś turbo ciekawego? Cynamon masz? No to nie ma tu nic ciekawego. Na pewno jak będzie jakaś misja potrzebna. O! Zupa ze starego chleba. O kurwa. Czerstwy chleb to czasami jedyna rzecz, którą można znaleźć w spiżarni biedoty. No kupuję to. Wygląda jak zajebisty przepis. Jeszcze 40 tego. 40 mi odnowi życie. Ty, to jest właśnie ciekawe, że... O, on wkurwiony akurat. Ej, czego tu szukasz? On wkurwiony. Ale normalnie to ci ludzie nie są wkurwieni w ogóle, że im chodzę po chacie. Dopiero jak wyjdę im z chaty, to oni dopiero wtedy są wkurwieni. To jest dość ciekawe. Ja co by się stało, jakby nakopał włóczęgą? Ktoś by się przejął? Pewnie nie. Mi jak pomysł na biznes, kopanie włóczęgów. Tablica ogłoszeń. Ja chyba ściągłem te wszystkie ogłoszenia, tylko ich nawet nie przeczytałem. Tego co pamiętam. Mam je, będę musiał to porobić też poza odcinkiem. Jest tu ktoś jeszcze ciekawy? Widzę, że ty coś kujesz. Ja pierdolę, jeszcze są tu ciekawe rzeczy. 41 minut odcinka. Dobra, dokończymy dzisiejszy, będzie z 55 minut odcinka, ale ja muszę na chwilę zatrzymać i zaraz będę. Dobra widzowie, jestem. Możemy zwiedzać dalej miasto. Cóż, jest dużo rzeczy do zwiedzania. Kim ty się zajmujesz? Szynką, rozumiem. A jesteś rzeźnikiem. Może kupisz mięsa? Ja mam w kurwę mięsa, ty. Hej. Witam. Kim jesteś? Na imię mi Slager. I jak pewnie zdążyłeś zauważyć, jestem rzeźnikiem. Czegoś ci trzeba? Masz jakieś mięso na sprzedaż? To zależy od tego, co cię interesuje. No na pewno masz mięso, jesteś rzeźnikiem, rozumiem, ale... Co słychać? Praca rzeźnika może i jest śmierdząca, ale jest też potrzebna. Wielu zdaje się o tym zapominać. Gdyby nie my, łapalibyście teraz szczury i chrząszcze. Jak idzie praca? Moja praca wygląda z grubsza podobnie, ale to ile dostanę zleceń, zależy od sytuacji na szlaku. Bestia wciąż grasuje, a to oznacza, że myśliwi niechętnie będą zapuszczać się w leśne ostępy. Całe szczęście, że są jeszcze ochotnicy z Wilczego Leża. Gdyby nie ich pomoc, już dawno trafiłbym do slumsów. Zacząłem ostatnio trochę gotować. Polecasz jakieś konkretne mięso do potraw? Do dań i gulaszy najlepsze jest mięso z kilkumiesięcznego jagnięcia. Najlepiej, jeśli zwierzę jest ubite na wiosnę. Sadek jagnięcia. Mięso jest wówczas delikatne. Barwę jak można taką małą owieczkę zajść? Cienkie, a tłuszcz biały. To bym sobie kurwa nogę wolał zjeść chyba. Znacznie łatwiej jest go wykrajać. Z kolei na bulion najlepiej sprawdzają się mięsa tłuste. Na przykład karki kretoszczura lub szpądry cieniostwora. Protip, jak gotujecie bulion, ja oczywiście bulion warzywny gotuję. Gotujecie bulion, to możecie dodać sobie grzyb suszony. Wtedy to szczególnie jak gotujesz bulion warzywny, to dodaje to tego smaku, który czasem brakuje w takim zwykłym bulionie warzywnym. Daje tego to coś, ten grzyb. Polecam jakiegoś kurwa podgrzybka dorzucić. Nie za dużo, żeby to nie był kurwa bulion, wiecie, co słychać? Grzybowi. Praca rzeźnika może i jest śmierć. To już było gadane. Skąd dostajesz zlecenia? Dużą część zleceń dostaję od Lenarta, kwatermistrza Straży Miejskiej.
Mam przez to sporo pracy, ale oprawienie dziczyzny dla całego batalionu strażników zapewnia mi niezły dochód. Resztę zleceń dostaję od miejskich kucharzy i karczmarzy, w zależności od potrzeb. Miło ci kręcę. Jak ja chyba zamiast wody to połkłem powietrze. To zależy. Jeśli myśliwi robią dobrą robotę, nie jest źle. Sezon łowczy jednak czasem się kończy, a wyspa nie jest aż tak duża, na jaką wygląda. Wyspa jest mała. Zwierząt maleje z roku na rok, ale jak to mówią, człowiek z samej rzepy nie wyżyje. Czyli nie będziemy mieli u niego misji, a szkoda. Co miałem powiedzieć? To co mówiłem, że właśnie wyspa wydaje się dość mała i ona chyba, ta wyspa nie jest jakaś turbo duża. Spokojnie z jednego końca do drugiego przechodzę na piechotę i nie zajmuje mi to jakieś turbo dużo czasu. Ale natomiast miasto, w którym się znajdujemy, jest kurwa ogromne. Za duże jest to miasto. Ja mogę o tym mieście powiedzieć. I o, ci kręca kufer. Taki zajebisty. Przydałoby się parę wytrychów. No przydałoby się parę wytrychów. No z tym trudno się aż nie zgodzić z tym, żeby się przydało parę wytrychów. Trzeba je zakupić skądś. Na razie chodźmy. Ty jesteś... O, Lombard. Mogli drogo sprzedać zupełnie niepotrzebne przedmioty z gierki. Bardzo mi się to podoba. I przynajmniej mam nadzieję, że takie będzie zastosowanie tego Lombardu. Patrzysz na moją wspaniałą kolekcję przedmiotów wszelakich. Wszystko to, co widzisz, to zastaw pod zaciągnięte... Zajmujesz się lichwą? Dlaczego od razu używasz tak brzydkich słów? Pomagam ludziom. Pożyczam im pieniądze, a oni robią z nimi to, co im się podoba. To działa w prosty sposób. Ja pożyczam pieniądze, a ty dajesz mi jakiś przedmiot na wypadek twojej niewypłacalności. Jeśli oddasz złoto wraz z odsetkami, to ja zawracam ci ten przedmiot. Chyba że przekroczysz termin zwrotu. Wtedy to, co zostawiłeś, należy do mnie. Czy to znaczy, że mogę pożyczyć od ciebie każdą kwotę? W swoim biznesie mam tylko dwie zasady. Po pierwsze, nie pożyczam pieniędzy ludziom, o których nic nie wiem, wliczając w to ciebie. Nigdy ciebie wcześniej tu nie widziałam, więc zakładam, że jesteś jednym z uchodźców. A ta druga zasada? Nie pożyczam sum większych niż 500 sztuk złota. Tym zajmuje się Volker. Wszystkich, których interesują większe pożyczki, odsyłam do niego. Wysyłasz ich do swojego konkurenta? Konkurenta? Otworzyłam ten interes tylko dzięki jego szczodrości. To jedyny człowiek na wyspie, który dba o drobnych handlarzy. Tylko dzięki jego pomocy stać mnie było na rozpoczęcie własnej działalności. Adanosie, miej go w opiece. Mogę pożyczyć od ciebie trochę złota? Mówiłam ci już. Nie pożyczam pieniędzy ludziom, o których nic nie wiem. Ale mogę za to zaoferować ci coś innego. Zamiast zadłużać się, może wolałbyś zarobić trochę złota. Co to za propozycja? Trzem moim pożyczkobiorcom kończy się termin spłaty. O nie. Jeśli tylko będzie komornikami swoich zobowiązań, stracą prawa do swoich przedmiotów. Bądź tak uprzejmy i przypomnij im, że czas ucieka. O nie. Do kogo konkretnie mam się udać? Odek. Moi dłużnicy to Dima, Kuno i Frida. Wszystkich znajdziesz w centrum miasta. I wszystkich chyba spotkałem. Dima, Kuno i Frida. Kojarzę każde z tych imion. Wróć do mnie, gdy załatwisz sprawę z całą trójką. No, no, ale to kiedy tam dopytaj o dłużników, co powinienem o nich wiedzieć? Dima należy do gildii kupieckiej. Zostawiła część swoich towarów w zamian za złoto. Ponoć natrafiła na niemałą okazję. Kuno to wielki zwolennik Ulryka. I śmierdzący leń. Powiedz mu, że jeśli dziś go tu nie zobaczę, jego drogocenna szachownica zostanie sprzedana. Mam już nawet na nią kupca. Frida z kolei to żona myśliwego. Zajmuje się skupem skór. Nie chciałabym pozbywać się jej kuszy. Wiem, że ma do niej emocjonalny stosunek. Mam zmusić ich do spłaty długu? Ani się waż. Czy ty w ogóle mnie słuchasz? Ich zastaw jest wart więcej niż to, co muszą mi oddać. Bardziej mi się opłaca je zatrzymać. Umowa to jednak umowa. Lepiej czasem zyskać mało i mieć stałego klienta, niż
ogołocić go ze wszystkiego, co ma, stracić jego zainteresowanie. Warto jest karmić, ale karm także nie być syty. Czyli tutaj trzeba nakarmić widzów odpowiednią dawką ilości dymów, ale tak, że dym się skończy w momencie, kiedy jeszcze nie są syci. Zawsze trzeba tak robić, zawsze tak robią w wszystkich tych kurwa filmach i tak dalej, nie? Jak już... A ja kurwa bez wytrychów jestem. Ja jestem, rozumiesz, że jestem bez wytrychów. A tu takie kufry są, ja bym te kurwa kusze sam odzyskał. Nie wiem, czy to jej te kufry. Ale no chętnie bym tu wszedł, jakiś magazyn, którego nikt nie pilnuje. Ja nie mam co z tym zrobić, zawsze w filmach, nie? Jak już jest akcja, już jesteś, mówisz, jo, ci kręcę, ale fajnie jest, w trakcie akcji już mówisz, bo... Jep, reklama. Klasyka. No ale właśnie o to chodzi, żebyś zjadł trochę tego, co możesz zjeść później, jak zobaczysz reklamki. Smutne, bo smutne, ale no... Biznes jest biznes. Panowie i panie, kończymy dzisiejszy odcinek z Gothica. Za dużo się tu nie zadziało. Tak jak mówię, nie wiem kurwa, strasznie dużo gadamy w tej gierce. W sensie, bo nasze postacie strasznie dużo gadają. I te odcinki są takie, no, bardziej oni prowadzą te odcinki, niżeli ja tu tylko siedzę. Więc wybaczcie za brak komentarza oraz śmieszności, ale bardziej braku dymów, no ale co tu poddymiać, jak oni dialogi przez 40 minut prowadzą. Mi się fajnie w to gra, mi się fajnie poznaje ten świat. Mam nadzieję, że wam też możecie zostawić lajka i wpaść na Twitcha, tam poddymiamy różne gierki. Muka skurwysyny i widzimy się jutro. Jak mi oddadzą myszkę jeszcze i będę mógł. Dobra, mam myszkę. Nara.